Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać, i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, bo tu dziś błagam Cię. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Jedne z najstarszych obrazów przedstawiających Pana Jezusa ukazują Go właśnie jako dobrego pasterza. Grając na flecie, fujarce, prowadzi swoje owce lub niesie na ramionach najsłabszą z nich. Obrazy te wyrażają najpiękniejszą myśl dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie miłość i troskę Chrystusa o każdego człowieka, o każdego z nas. Zapewne inaczej odbierali słowa Chrystusa: Ja jestem dobrym pasterzem, jego palestyńscy słuchacze, żyjący w kręgu kultury rolniczej, aniżeli my, ludzie współcześni. Oni dobrze rozumieli, co znaczy troszczyć się o swoje owce, szukać tej jednej zagubionej, której w każdej chwili groziło niebezpieczeństwo. Wilk czy lew, których dziś możemy spotkać w ogrodach zoologicznych, czyhał w ukryciu, aż młode jagnie oddali się od stada. Bywało tak, że pasterz musiał stawać w jej obronie. Nieraz szukał zagubionej owcy w zaroślach, w wąwozach i cieszył się, gdy ją odnalazł. Ta owca była jego własnością, jego majątkiem. Stąd też między pasterzem a stadem tworzyła się często bardzo bliska więź, można powiedzieć nawet uczuciowa. Dzisiaj chyba trudno nam jest to zrozumieć, tak naprawdę do końca pojąć. Dla nas, ludzi XXI wieku, a jeszcze bardziej żyjących w miastach,
Obraz pasterza pasącego swoje stada to już historia, to relikt dawnej epoki. Można powiedzieć, że nawet element folkloru, aniżeli codziennego życia. Niezbyt więc jasny jest dla nas obraz, w którym Chrystus porównuje nas do owiec, a siebie do pasterza. Ale przecież nie sam obraz jest ważny, ale ta treść, którą dla nas niesie. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za owce. Każda prawdziwa dobroć i miłość poświęca się. Można powiedzieć, że bez poświęcenia miłość obumiera. Matka jest w stanie poświęcić swoje życie, aby dać lub zachować życie własnego dziecka. Ta macierzyńska miłość jest odbiciem miłości Boga. Syn Boży, który idzie na krzyż, poświęca własne życie, by zapewnić życie każdemu człowiekowi, by zapewnić życie i zbawienie każdemu z nas. Moje owce słuchają mego głosu, ja daję im życie wieczne. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały ofiaruje nam swoją miłość i swoje nieskończone życie. Trzeba nam tylko usłyszeć ten głos, przyjąć tę propozycję samego Boga, można by powiedzieć, chwycić Go za rękę, aby zaprowadził nas do życia wiecznego. Słuchać Jego głosu, to znaczy wziąć do serca Jego naukę i według niej postępować w swoim codziennym życiu. Słuchać Jego głosu, to znaczy naśladować Go. To znaczy również, że uświadamiamy sobie, że do Boga nie idzie się w pojedynkę, ale we wspólnocie, wraz z innymi osobami dążącymi do jednego celu, zdążającymi do zbawienia. Moje owce słuchają mego głosu. Warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście w moim życiu tak jest. Czy to się sprawdza w mojej codzienności? Czy można odczytać z naszego życia, że znamy naszego pasterza, że znamy jego głos, że za tym głosem podążamy? Święty Jan napisał, kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą. Jezus, dobry pasterz, jest zawsze z każdym z nas. Jest po to, aby nas wspomagać swoją łaską w ziemskim pielgrzymowaniu do wieczności. Pozwólmy mu się, drodzy, poprowadzić, bo tak wielu, niestety, coraz więcej osób nie pozwala się wprowadzić Chrystusowi, dobremu pasterzowi. Idźmy za pasterzem, realizując w życiu program przez niego nakreślony, aby u kresu swojego życia móc powiedzieć: Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Zaufajmy Chrystusowi, dobremu pasterzowi. On nas zaprowadzi do niebieskiej Ojczyzny, na te wieczne pastwiska, gdzie będziemy mogli być razem z Nim już na wieczność. Amen.